nieodłączny element krajobrazu naszych miast i miasteczek. Duże jasne na stojaka, najczęściej jako utrwalacz po ćwiartce. Wcześnie zaczyna się u nas edukacja pod budką z piwem. Co tam piszą w gazetach o alkoholizmie? Gdzie alkoholizm? Jaki alkoholizm? Co to już, piwka nie można sobie strzelić? Bo też w Polsce piwo służy nie do picia, lecz do upijania. Najpierw na stojaka, potem na kiwaka i wreszcie na leżaka. Teoretycy problemu twierdzą, że całe zło w budkach, że należy otwierać hendogie piwiarnie, gdzie będzie się piło w sposób cywilizowany. Oto właśnie taki kulturalny piwozdrój. Wszystko jak przed budką, tyle że pod dachem. Naszym zdaniem metoda zadziała dopiero wtedy, kiedy pijalni będzie więcej niż budek.